Tu jest jeszcze tyle zjedzenia, że ja pierdzielę. Nie, dobra, nie chce mi się. Gdzie ja muszę się w ogóle zgłosić? A, nad brzegiem Merlinu, w razie czego ruszę stamtąd łodzią. Ale powiodło się. Dzięki połączonym wysiłkom Yennefer i wszystkich Wiedźminów. Okazało się, że najbrzydszy człowiek na świecie wcale nie jest człowiekiem, lecz owym elfim czarodziejem, który towarzyszył Ciri w ucieczce przed Dzikim Gonem. Avalach, bo pod takim mianem był znany, zdradził Geraltowi, że Ciri przebywa w ukryciu na Wyspie Mgieł. Okej. Lecz na łódź. Na konkretną łódź czy po prostu na łódź? Na konkretną łódź. Nie jestem zainteresowany. No dobra. Czas się zaokrętować. Za blisko Wizer zaparkował. Dobra, no to płyniemy całe naprzód! Nawet to nie jest szczególnie przejrzyste. Ciekawe czemu. Jesteśmy chyba prawie na miejscu. O! Jazda. Odczarowanie Umy nie było łatwe, ale powiodło się dzięki połączonym wysiłkom Yennefer i wszystkich Wiedźminów. Okazało się, że najbrzydszy człowiek na świecie wcale nie jest człowiekiem, lecz owym elfim czarodziejem, który towarzyszył Ciri w ucieczce przed Dzikim Gonem. Avalach, bo pod takim mianem był znany, zdradził Geraltowi, że Ciri przebywa w ukryciu na Wyspie Mgieł. Okej, czyli podążamy za światełkiem. No już ma takie samo tempo jak ten statek. Co znowu? Zainteresowany naszym panem i zbawcą. Spadaj. Pieprz się! To mój statek! Nie oddam go nikomu. Już muszę nim wrócić, a już jest lekko...
miejscu, nie powiem. Oho! Nie wycofasz się. Gdzie mnie prowadzisz, iskierko? Świetlik zatrzymał się przy chatce. Muszę tam zajrzeć. Zamknięte. Jest tam kto? Zaraza. Co? Nie zrobię ci krzywdy. Otwórz. No i konspiracje szlak trafiło. Coś ty za jeden i czego tu szukasz? Jestem Geralt. Jedźmy. Idź sobie. Szukam dziewczyny o popielatych włosach z blizną na twarzy. Pozwolicie mi wejść? Nie. Ilu was tam jest? A co, prowadzisz spis powszechny? Jak pragnę zdrowia, ogarnijcie się, chłopaki. A ty tam za drzwiami, Geralt? Dobrze mówię? Tak, Geralt. Słuchaj, Geralt, przejdźmy do konkretu. Przeżyliśmy katastrofę morską. Kilku moich chłopaków zebrali bestie. Aż w końcu znaleźliśmy schronienie tutaj. Ta wyspa jest pełna niebezpieczeństw. Więc my myślę, że jesteśmy nieufni. Na tę wyspę nie da się trafić w zwykły sposób. Katastrofa morska to nie jest zwykły sposób. Dajże spokój. Dobrze wiesz, o co mu chodzi. Ups. Ja wytłumaczę. Jakiś czas temu płynęliśmy ze Skellige do Nowigradu. I Ferenc kupił od kapitana magicznego świetlika, który ponoć znał drogę do ukrytego skarbu. Ta rozmowa za bardzo się przeciąga. Dogadajmy się jakoś. Jeśli to demon, to teraz będzie próbował nas zjeść. Nie jestem demonem. Przekonam was, że nie macie się czego bać. Niby jak? A jeśli znajdę waszych przyjaciół? To uwierzycie, że nie jestem groźny? No, to nie będzie łatwe. Ilu ich było? Trzech. Ivo, Gaspard i Ferenc. Ten Ivo, gdzie go szukać? Kretyn, uparł się, że przeszuka jaskinię na wschodzie. Nie zdołałem wybić mu z głowy tego pomysłu. Gdzie szukać Gasparda? On powiedział, że nie możemy siedzieć i czekać na ratunek, tylko trzeba działać. Widział latarnię i powiedział, że wejdzie na szczyt, by wypatrywać statków. Gdzie poszedł Ferenc? Na zachód. Ponoć jest tam jakiś statek. Ferenc. To złota rączka. Myślał, że zdoła go naprawić. Postaram się odnaleźć wszystkich trzech. Do zobaczenia. Cieszę się, że rozumiem. Dobra, no to po kolei szukamy Ivo. Harpie. Cudownie, tylko tego nie brakowało. Latające ścierwo! Chodź na dół, żeby się złoić!
wyświecił, ale nie będę narzekał. Bo efekt nie zły. Wszyscy jesteście tam, gdzie was chcę, czyli na tamtym świecie. Dobra, słuchaj. Cisza, spokój. Nic nie lata mi na podręczu. Uchawce. Najmniejsza z ośmi leczami przez przypadek. No, co ja tam wiem. A. Chyba wiem. Spotkałem twoich przyjaciół. Chodź. Dobra, już schodzę. A co ci dopiero? Wiesz, żałuję tylko jednego. To teraz zabierz dwóch rzeczy. Zaraza. Zobaczymy jak reszta. No, karmił morski się świeci światło, więc najwyraźniej dotarł do celu. Zobaczmy. Jak ten też nie będzie chciał wydać, to już... A co nie tam? Strechulec w życiu. Hej, wstawaj. Sio, do budy mruczek. Wstawaj. Co się dzieje? Coś ty za Ewę? Jestem Geralt. Kim wy w ogóle jesteście? Rabeniki wspólnicy. Wycena nieruchomości, ubezpieczenia, organizacja imprez masowych. Ja nazywam się Gaspar Suter, dla przyjaciół Śpioch. Spałem nawet podczas tamtej burzy. Szkoda, że tylu zginęło. Okej. Widziałeś może młodą, szarowłosą dziewczynę? Tutaj? Nie, nie widziałem. Dużo mnie omija, bo często śpię. Chcę się tu trochę rozejrzeć, a potem wrócę i zabiorę cię do przyjaciół. Chyba, że chcesz iść ze mną. Tylko bym ci przeszkadzał, wiesz, narkolepsja. To miejsce wygląda na bezpieczne. Po prostu wróć, gdy się rozejrzysz. Tylko pospiesz się, proszę. Jakieś doświadczenia z zeskakiwaniem w dół, tam gdzie powinna być drabina, znaczy tam gdzie jest drabina, ale... Szukamy Ferenca najpierw. Znalazłem tego gościa, nie chcę... Jeżeli to ma być eskorta, to nie chcę go taszczyć za sobą przez całą tę drogę. Przyjdę do niego jako ostatniego. A więc przeszukajmy wybrzeże. Ciekawe, czy jeśli poszedłem do tego jako pierwszego i z nim polazł po tego drugiego gościa, to by przeszedł. O! Chciałbyś, szmato! Razu lepiej. Ej, miałeś to podnieść. Dziękuję.
są jakieś fraki. Znowu mgła. Kolejny z tych szubrawców. Nie lubisz srebra, co? No, to wiem go. A nie jego. No, dziękuję. Do tej pory zresztą były parami, więc tym razem jednak nie. Okej, nieważne. Pieczeń! O, w mordę. Uciekał przed biesem za wolno. Nie ma czarowania szmato. Nie. Jeden z trzech zaginionych. Szkoda, że nie żyje. Zdecydowanie dobrze, że zostawiłem tego gościa w latarni. Dobra, spadajmy stąd. Swoją drogą, to miejsce jest cholernie upiorne. A jakbym mógł się tutaj wybudować, to chyba bym to zrobił, tylko by była metoda dostarczenia tej prądu i internetu. Może jakoś bym się zatroszczył. Dostawy, zamrażarka i tak dalej. Cisza, spokój. Nikt dupy nie truje. A jeżeli ktoś chce wpaść, to zawsze możesz mu rozstawić namiot chociażby. I robi się kemping. Tylko to mgła. Ale za to masz spokój ze spamem do końca życia, innym niż ten, który dostajesz przez e-maila. No cóż. Tak. Gaspar. Nie do kazy, ladacznico. Co tam? Przyjaciele prosili, bym odnalazł ciebie, Ferenca i Iwo. Niestety, oni już nie żyją. Widziałem, jak Iwo osaczają potwory, a Ferenc... Słyszałem jego przeraźliwy wrzask, a potem ryk potwora. Wracajmy do chaty. Będę cię chronił po drodze. Szkoda chłopaków, ale cóż zrobić. Chodźmy. Tylko muszę cię uprzedzić, że cierpię na narkolepsję. To znaczy... Wiem, co to narkolepsja. Będę cię budził. No, to w drogę. To zapowiada się upierdliwie. Wracaj tu zaraz o. Jeszcze chwilka. Wstawaj! Idzie? Wiesz cokolwiek o tej wyspie? Prawie nic. Nie ma jej na żadnej mapie. Tak było z zaczarowanymi wyspami. Myślisz, że jest zaczarowana? To jedyne, co wiem na pewno o tym miejscu. Mam nadzieję, że nie będzie padał na pysk po drodze. Okej.
pobiegniemy trochę szybciej. Lecisz, lecisz, Gaspard. Bo te dźwięki mi się nie podobają. Chyba znowu muszę walczyć zaraz z tymi cholernymi harpiami. Odpływam, zaraz się wykopuję. No wstawaj! No się, no co się chodzi? No, już, już. No tak, jeszcze jakby ktoś tutaj przypłynąć, to musiałby najpierw się uporać z harpiami. Co ty robisz na tej dziwnej wyspie? Szukam tego. Kogoś, nie czegoś. Tak jakby... Przyprowadziłem waszego przyjaciela. Dokładnie, a niech się odezwie. Nie śpi. Ja nie śpię. Tu Gaspard. Odsuńcie się, otwieram drzwi. Gaspard, coś ty taki niewyraźny. Tam zaraz niewyraźny. Nie wyspany jestem. Co z pozostałymi? Jednego znalazłem w pobliżu legowiska potwora. Niestety był już martwy. Drugi na moich oczach spadł ze skały i złamał sobie kark. Cholera! Rabenik kazał mi pilnować tę pierdolę. To był jego siostrzeniec. Dziękuję za pomoc i przepraszam, że ci nie ufałem. Ech, wszystko nie tak. Co my teraz poczniemy? Możecie wrócić ze mną. Mam tu łódź, ale najpierw muszę kogoś znaleźć. Szarowłosą dziewuszkę? Tak. Przykro mi. Z drogi. Jest zimna i leży bez duchu. Nic nie mogliśmy zrobić. Zaczekajmy przy łodzi. Thank you.
Widzę, że nauki Wesemira nie poszły w las. Wiedźmin może zapomnieć o jedzeniu, o piciu, nawet o oddychaniu. Ale nigdy, przenigdy nie może zapomnieć o swoim mieczu. A, tak, powtarzał to bez przerwy. I nigdy mu się nie nudziło. Co to było za stworzenie? Co? Jakie stworzenie? To, które zostawiło ci tę bliznę nad lewym okiem. Jest nowa, nie pamiętam jej. A, to pamiątka po kuroliszku ze spali. A blizna? Cóż, kolejna do kolekcji, nie ma o czym mówić. Za to ta twoja, to całkiem ładnie się zagoiła. A Valach zrobił dla mnie specjalne maści. Ale to było zanim spadła na niego klątwa. Ciekawe, gdzie teraz jest. Zdjęliśmy z niego klątwę. Jest w Kermoren i czeka na ciebie. Żartujesz? Nie, nie żartowałbyś z czegoś takiego. Miły prezent po przebudzeniu. Ufasz mu? Valachowi? Jeszcze nigdy mnie nie zawiódł. Czemu właściwie Valach ci pomaga? Wiedzący raczej nie przepadają za ludźmi. Tu nie chodzi o mnie, tylko o moją moc. Zresztą, o co innego mogłoby chodzić? Valach uczył mnie ją kontrolować i pilnował, żebym nie wpadła w ręce Eredina. O co chodzi Eredinowi? Czego on od ciebie chce? Tego, co wszyscy. Mojej mocy. Jego światu grozi zagłada i Eredin wpadł na genialny pomysł, że najedzie nasz. Ale sam oczywiście nic nie wskóra, potrzebuje armii. Tyle, że przedostanie się tu razem z tysiącami innych Enel przerasta możliwości jego nawigatorów. Za to nie przerasta twoich. Właśnie. A jeśli przy tym zginę, cóż, wliczy to w koszty. Jak to się w ogóle stało, że zaczęłaś podróżować za Valachem? Odkąd zostawiłam ciebie i Jen na wyspie Jabłoni, a Radin i jego czerwoni jeźdźcy cały czas deptali mi po piętach. Uciekałam przez różne światy, aż raz prawie mnie dopadli. Wtedy kompletnie znikąd zjawił się Valach. Odnalazł portal i przeniósł nas do świata, w którym Eredin nie mógł nas wytropić chyba z pół roku. Co to był za świat, ten, w którym Eredin nie mógł was znaleźć? Nie uwierzyłbyś, gdybym ci powiedziała. Spróbuj. Ludzie stamtąd mieli w głowach metal, a wojny prowadzili na odległość przy pomocy czegoś w rodzaju megaskopów. No i nikt nie jeździł konno, za to każdy miał mały statek powietrzny. Ciri, nie zgrywaj się. Mówiłam, że nie uwierzysz. Trzeba było tam zostać. W takim razie po co wracałaś? Myślałam, że Dziki Gon zgubił mój trop na dobre. Że jest już bezpiecznie. Poza tym chciałam was odnaleźć. Ciebie i Yennefer. Ty szukałaś nas, a my ciebie. Czasem wydawało mi się, że jestem o krok, a innym razem, że kręcę się w kółko. Nie dziwię się. Często po prostu gnałam na oślep. A jak w końcu tu dotarłaś? Co się działo? Ostatnie, co pamiętam, to jak kłóciliśmy się za Valachem na brzegu. Powiedział, że zabiera mnie w bezpieczne miejsce. Potem były już tylko sny. Co ci się śniło? Bo ja miałem ostatnio same koszmary. Ja w większości też. W jednym czaił się na ciebie stwór, który wyrósł z martwego dziecka. No, to było okropne. Ale były też miłe rzeczy. Na przykład siedzieliśmy przy ognisku i piliśmy dobre wino. A wszędzie wokół ludzie tańczyli i śmiali się. To podoba mi się znacznie bardziej. Mnie też, ale i tak zawsze wszystko kończyło się w jakiejś wieży. O czym bym nie śniła, w końcu zawsze i tak wchodziłam do wieży. Znasz tę wieżę? Wiesz, gdzie jest?
Nie wiem. Wydaje mi się, że nie, ale z drugiej strony było w niej coś znajomego i przerażającego. Była surowa i martwa, ale jednocześnie czułam, że muszę wejść do środka. Udało ci się? Nie. Zawsze kończyło się na poszukiwaniu wejścia. A ostatnim razem, zamiast wieży, zobaczyłam twój siwy łeb. Gdyby nie ta blizna nad okiem, myślałabym, że to dalej sen. Ja się bałem, że nie żyjesz. Spotkałem tu kilku krasnoludów, którzy próbowali cię obudzić. Mówili, że jesteś lodowata i nie oddychasz. A jednak przyszedłeś. Kto by tam słuchał krasnoludów? A propos, pewnie już się niecierpliwią. Zbierajmy się. Na brzegu czeka łódka, a potem musimy dotrzeć do Kermoren. Konno. Racja. Lepiej podróżować w konwencjonalny sposób. Chociaż przez portal byłoby szybciej. To w mgnieniu oka ściągnie Eredina. Wolę nie ryzykować. Poza tym nie cierpię portali. Zaraza. Słuchaj, musimy coś wymyślić, żeby... Co do tego portalu? Zabierz nas stąd. Będą wiedzieli, gdzie jesteśmy. Będą wiedzieli, jak mnie znaleźć. Już to wiedzą. Ciri, zabierz nas do domu.